się zrobi. Paweł, a zakręty będą jakieś? Mało coś, no. Trzeba to szybko przeskoczyć. Jak tam? Dobra, jestem. Jesteś. Wszyscy są. Tam nie ma nas budy. Coś tam chcesz mieć jedność? No jest, jedź, uważaj. Pokażcie, że stajecie, bo oni nie widzą. Tam nie ma nas budy. Nie, dobra, dawaj, jedziemy, pizdu. Dobra. Bo chłopaki, tak? Musisz rękę wystawiać i zjeżdżać do boku, bo przecież oni kurwa z bombak. Dawaj. Ej. Nie poszło. Już mało, kurwa, porta twoja. Nagrałem. Teraz tak, czy napierdalamy na słowach, stapujemy na obwodnicy ekstremistów, czy lecimy po starej trasie? Nie, a to jakaś jest, nie wiem. No? Nie, no na suwałki. Dawaj, boczną. No, jedziemy potem. Boczną chyba, bo to co, to 20 km zostało i tak. Będzie widokowo, więc będzie powoli. A tutaj ten, to jest, byśmy dalej pojechali, to jest dolina, tak na proszę ciebie, czekaj, jak to się nazywało? Jezior Kulkowych. Pan Tadeusz był kręcony. O. No, w sumie ta, bo to Litwa tu. A zobacz, jak ładnie. Pięknie jest, góreczki. Ja to uwielbiam, takie tereny. Tam nenek dostałem od tego szybko. Słyszałem właśnie. Na pewno nie ode mnie. Ja za wolno jadę. Nie, może też mi wyleciał. Czy to są kurde te, a to Podlasie w ogóle, no nie? Ale w ogóle jakie tam chmury u nas. Ale jak pięknie, patrz, jakie góreczki, kurde. Co za kula jest? Ta antena chyba. Radar. Radar. Uwaga, radar. Tu w prawo, więc nie wyprzedzam. Fajnie, nie?
Tylko tutaj to taka turystyka typowa, wiesz. Ale tu fajnie, jakby było ciepło, to na rower przyjechać. I rowerem sobie pojeździć, bo masz asfalciki ładne. Z górki pod górkę, ładny widoczek. Ale tylko, no właśnie, elektryk chyba byłby lepszy. Ja wolę na tym pedałowym. Prawda. To się lepiej pedałowym. Ale zobacz, pięknie, nie? Ludzie tu od nas to w ogóle nie przyjeżdżają. Ile kilometrów trzeba zrobić, żeby zobaczyć. Ale wiesz, tutaj jesteś w stanie szybciej przyjechać. Myśmy tak trochę zamulali tam. No i mostu, jak mieliśmy tam, że w tych trasach na tamtych. No. Tak, no pół godziny to najmniej mamy w pół. Tak nie lepiej. No zobacz, jak tu ładnie. Wyciąg narciarski. Stara ta się uczyła jeździć tutaj na tamtych. O, i jest nasza jadłodajnia. Pociłkie? Tu nie będzie widać chyba. Tam na górkę wjeżdżamy. Na samą górkę. Czekaj, gdzie to się podjeżdżało tam? Tam na parki. Legi? Restauracja jest tu, w tym budynku. Podjeżdżamy tam, pod restauracją też jest. A tam było wejście w sumie, ale wjedziemy tutaj, na górę. To też jest. Tam widok masz na jezioro. Tam chcesz zdjęcie, jedziemy zrobić najpierw? Czy najpierw żarcie? No to nie wiem. Wiemy, wiesz co zamówimy, bo będziemy czekali w chuj, nie? Pytania, ja też rozumiem. Może jo, dobra, dawać tu. Dzika kaczka. Metrów z ostatniego Orlena. Nie, mało, 20, 30. No właśnie to chcę powiedzieć. 100 ileś mi pokazywało rangę. No. Tam 111 chyba. A teraz mi 49 pokazuje. Czyli tak jakbym 70 miał przejechać. No. Pawciu prowadził. Idziemy na kaczkę, dziką kaczkę. No chętę dopiero widzę. Tak. To się chce, nie? Tylko nie biorę, to biorę, a to nie biorę. Co, dalej idziemy? Idziemy, tak. Szamać, bo głodny. Zanim zrobił, zanim co? Teraz sobie kameczkę zamówię, dobrą. Dawaj tu po schodkach, bo tędy dookoła. Ile kilo żeśmy przejechali? A nie wiem, nie spojrzałem. Zaraz zobaczę w tej, fabce. Majrajda mam uruchomionego. Moja pańcia na tej ożnej łączce, jak się uczyła, to się wypierdali pana. Ty, no tutaj jest kawał górki. Ale nie tak źle. Hello. Ty, pokazuję 50 do stacji. A tu będziemy spokojnie teraz, wiesz. Pojedziemy tu fotkę strzelić. Jedziemy sobie, tu strzelimy fotkę na rądku. W zasadzie nigdy tu nie byłem, ale zobaczymy. Tu jest jezioro w ogóle za tą górą, nie? I to takie zajebiste jezioro. Tu mało kto wie, że to takie zajebiste jezioro. Wyciągi? Nie widać. A, tam się idzie na ten. Deptaczek jest, ty. O, człowieku, no pięknie. No dobra, tu postawimy motorki. Pa, pomost jest, ty. Pięknie, kurwa, baja. Kurwa, chyba tamte motory wjedziemy? Ty, dawaj, zmieścimy się tam. Czekaj, tu.
uważaj, wjeżdżam. No może się nie wyjebie. Ja muszę wrócić. A to można zjechać na dół w ogóle. O. No tam jest, ale też jakaś... Wyciąg jest. O. Fotkę trzeba zrobić. Nie no, pięknie, kurde, zobacz. Rewela, plaża, wszystko. Pomost. Jak? A nie lepiej było przodem w tamtą stronę? Co? Nie, dobrze jest. Zaraz strzelę fotę. A, telefon mam? Mam. No dobra, teraz stąd wyjechać. O! Kurde! Ciasno! O! O, piękny pisk, kurde. CP3. No nie, gwizdzę, kurde, jakoś... Aż ej, tak się ja też dziwi. Mam wrażenie, że tam jest coś tak, kurde, aż ty gwizdasz. Na zimnym, aż normalnie wstydnie. Co, kurde, pasek. No? Obcierało. Ty, coś ta nawigacja zgłupiała. Bo pokazuje i w lewo, i w prawo. No. Czyli część w lewo, część w prawo ma jechać. Czekaj, muszę podejrzeć, bo pojedziemy nie w tą stronę. Sekundę, uważaj, żebyś tam... Włącza? Pokaż mu, może rozmawia przez telefon, co? Czy nie? No dobra, będzie klikał. O, tu jakiś wjazd na górę był, widziałeś? No. Kuźwa, trzeba było się ładować. Gdzie, pod górkę? Tak, tam po tej bruku. No, byśmy na samą górę może wjechali. Też był widok. Pewnie byłoby fajnie. A, tylko że mamy w pół do 17. A przestań tam. Nawigacja pokazuje 21:43 w domu. To po ciemanku już prawie się kurwa. Spoko, mam ciemną szybę. No właśnie, kurwa, teraz. Będzie weselej. Później pójdziemy bombą, można skrócić trasę przecież. Możemy wyskoczyć na Mrągowo z powrotem z Kętrzyna i już. W prawo. Planów, kurwa, się nie zmienia. Jedziemy tak jak planowano. O 20 jest widno. No, tylko będzie plus 5. Trudno. Nie, ty. Jeszcze nie. Tak, no tutaj jest najciekawszy element naszej trasy w ogóle, bo tutaj to trzeba przyjechać i sobie takimi dróżkami właśnie pojeździć turystycznie, bo tutaj jest, kurde, ładnie, no. Trzeba byłoby tak o 6 rano wystrzelić od nas, główną drogą gdzieś, autostradką. A, chociaż tu nie ma autostrady, to jest problem. Bo w sumie no, myśmy jechali. Jechaliśmy, no to dobra była droga, po prostu pora nie, nie? Jakby cieplej było. Bajak ładnie, lato, człowieku. Fajnie. Zobacz, jakie góreczki. A to są tutaj te, krainy jezior pułkowych. Nie pułkowe, tylko rynnowe. O, zobacz tutaj jakie góry fajne. Rynnowe, pułkowe, bo one tak jakby były na pułkach poukładane są, nie? A cholera wie. Nie do końca wiem, co masz na myśli. Jest taki punkt widokowy za Suwałkami, tam na taką górę trzeba wjechać. Teraz jest płatna już, nie? Nie była. Jeszcze jak nie drzew było, tak 30 lat temu, jak się ze starą hajtałem, to mnie tu przywiozła i mi pokazała, to tak jakbyś miał jeziora, wiesz, półki skalne. No. I w tych półkach skalnych jeziorka takie były i co piętro wyżej jeziorko, nie? A, może tak. Czerwonka, a to gdzieś kurna koło nas, nie? Koło nas, w zasadzie niedaleko, nie? Skup jest. Chyba, jedziemy teraz z drugiej strony jeziora. Jesteśmy naprzeciwko. Przynadają. Tak. O, tam góra, tam jedliśmy, nie? No. Super. To jakaś stacja radiolokacyjna pewnie. Była jakaś, a gdzie ją widziałem? A tam. A tam bomba stoi. Tak. Stąd fajny widoczek byłby, bo to i te jezioro widać. Stopni. No, 10 u mnie.
Fantastico, kurna. Kurde, normalnie te... Tutaj to kładę bym se pojeździł po tych polach. A, rozpędził się, tak lewy skoczył. No dobra, kurna, rewela, fajnie. Dobra, się ugniecie. Albo... wyglądają. No... Albo to... Tenerką będę musiał tutaj przytargać się kiedyś. No, bo to wtedy tenerką to se skręcasz tutaj, w tą polną i dzida. Ale brzusio pełne. Ale czuć, że zimne powietrze, bo kurde mi gdzieś po plecach zaczęło ciągnąć, nie ciągnęło. U mnie 12 stopni pokazuje. To u mnie zimniej, bo u mnie 10. U mnie cieplej, 11. A tu jeszcze 247 do domu. 110 do Węgorzewa. O kurde. Ale od Węgorzewa to jakoś tak tam w godzinę się wraca, nie? A, tam to jeszcze pod godzinę. No. Jak do drogi wracamy teraz? Jak wracamy? Nie no, do Węgorzewa, a później chyba najszybszą będzie trzeba, czyli... Kętrzyn. Kętrzyn, no. Tam przez Barciany. Aha. Ale widoczek, pa. A, to górą przejdzie, dobra. No to się na wodzie, dobra. Ale hop. I tutaj, gdzie jest taki, kurde, region, wiesz, jeziorek fajnych i górek, to tu piździ. No. W lato też tu jest zimno. Tutaj powinny być góry, kurwa, a tam, gdzie są góry, powinno być morze. Tak, o, no, morze albo jeziora. Tak, bo tam ciepło, nie? A tu lokalesi to raczej nie są pobudowani. Zobacz, jak ładnie tam ta góra wygląda, jak byliśmy, super. Co ty, to pewnie działki są rekreacyjne, wiesz. Ile tu obiad kosztował ten cały? 55 zł, ty. 55 zł. Taniocha. No, zupka dyszkę tylko, nie? Czekaj, ostatnio w tym, cośmy latali, to z młodzieżą zapłaciłem 75 zł. Za obiad w Rucianym. No. Jak w Lechu się będzie tankował, muszę rękawy poprawić. Kurwa, podwiewa. Dobra. Do stacji mam 42 km. Jedzie? No chyba tak. Mówił, że ma na stówę, tak? Dobrze mówię? Przy tej jeździe to mu się zrobi zaraz wyciągnie ten... Tak, tak. Przebieg na to, do tankowania. Nie no, muszę tu latem przyjechać koniecznie. Będzie cieplutko, po jaką sobie ktoś hacjendę postawił, człowieku. No, jadę. Kurde. Bajeczny. Ja, tak na weekendzik nawet sobie wiątek, no. Musieli po wodę pojeździć i wrócić. Tak, no trzeba tu zrobić wyjazd. Panowie, 25 km stąd moja teściowa mieszka. Szwagier. To trzeba ten. Już im powiedzieć, kiedy jadą na wakacje, trzeba domu przypilnować. Nie, ale ty, ale bez problemu jeździć nocować, w razie czego. Można i na mieciki sobie wziąć, kurczę. To jak trzeba... ktoś lubi. Trzeba byłoby zrobić, naprawdę, kurde, fajnie. Stąd fajna baza wypakować, wtedy papierdzielić ten. Zrobić sobie taką... Na Lipę, czy coś? Na Lipę stąd wypad. A, no właśnie, masz rację. Ale fajowa traska. O, ja to lubię takie turystyki, o, tak jak teraz, kurde. To tak jak w tych Alpach, no, wcale mi się nie chce szybciej jechać. A w Alpach to jak kto nie przyjedzie, to tak każdy chce dzidować tam
Jakby każdy chciał się z tobą ścigać. Ale piachy to tutaj piachy, kurde. Piękny, równiutki asfalcik, kurde, pajeczka. A tutaj to jest jakie? To jest Pojezierze Suwalskie chyba, tak? Bo tutaj to Podlasie jest. Pojezierze Suwalskie. Suwalskie, no. I Podlasie. A nie Mazury. No to już nie. Już nie Mazury. O, nawigacja mówi w prawo. Prawo, prawo. Ale w tą Polną w prawo. Nie, tam. Prawo, krzyczy. Ale to też kurwa pierdoli, że tutaj mamy przejechać? Nie. No właśnie. Gdzie to? Nie ma szans. 1-3 kilometra, dobra, jedziemy. Ciekawe czemu chciała tam. Tam jak fajnie kościółek stoi. Tutaj asfalty to powinni robić, bo tutaj ta część wschodnia, tutaj straszna kasa idzie na te. Wiesz, na rozwój ściany wschodniej. No to dofinansowane na asfalt z Unii Europejskiej, nie? Tak. O, jaki łuczek. Uhu. Pięknie. Lasy zadbane, brzuski rozpłane. O, słoneczko. Tak kurde ładnie po prostu jest. Jak w Bieszczadach. Co ty w Bieszczadach to syf? Nie, też teraz robią na ten, na małą. Nawigacja mówi, żeby zawracać, a gdzie ja mam zawracać? Nie, za 400 metrów mi pokazuje w lewo. W lewo? Tak? Na główną drogę dojedziemy, no. No, takie kółeczko chyba zrobiliśmy, nie? Chyba tak. No nie wiem czemu nawracać, kurde. Na Rutkę? Tak, Rutka tarta. Dobrze. Ciekawe co ja tam mam wbite. Uwaga, zatrzymam się. No Rutki jedziemy, to właśnie tu jest, to tu trochę kręciutko jest. Dobra, jedziemy. Czekaj, luknę tylko, bo co ja tu mam nastawione. Ja mam węgorzewo.